Cześć wszystkim, to znowu Punio 7, a to jest kolejny quest z Age of Empires Online, który zrobiłem wtedy. To jest właśnie kolejny quest z serii Zniszcz 12 Królestw, więc będzie całkiem podobnie tak jak wcześniej. Okej, od czego ja to zawsze zaczynam? Od tego, że wysyłam porządkowych 5 wieśniaków do żarcia, a kolejnych potem zaczynam wysyłać do drewna. Tych początkowych 5 wieśniaków. O, wow, mój scout padł. No cóż, tych 5 początkowych wieśniaków starcza, żeby na początku produkować non-stop kolejnych ziemniaków, więc... a na początku to tylko tyle, co potrzeba. Żarcie na produkcję kolejnych ziemniaków, okej. Mamy całkiem sporo surowców na początek, ale przeciwnik nas trochę przygwoździł, jest bardzo blisko naszych bram. Więc będziemy mieli trochę mniej miejsca do rozwoju niż w poprzedniej misji, ale to się zaraz okaże. Okej, mój pierwszy magazyn od drewna. Lubię budować blisko źródła kamienia, ponieważ kamień również lubię trochę zbierać na początek, żeby w już drugiej erze móc szybko pobudować centrum miasta. Ale tutaj, jak mówiłem, mamy na początku trochę surowców, więc już od razu stać mi na wybudowanie centrum miasta, co robię jak najszybciej. Dzięki temu będzie można produkować dwa razy więcej ziemniaków, dwa razy więcej surowców, dwa razy większy profit. Co prawda, budowanie centrum miasta to całkiem spory na początku koszt i no, buduje się dosyć długo, przez co no, widzicie, 5 ziemniaków będzie się obijało, ale to się zwróci. Wierzcie mi, to się zwróci. Okej. Magazyn ma dużo upgrade'ów zwiększających szybkość wygodowywania różnych surowców. Na początku lubię sobie wziąć ten upgrade od kamienia, ponieważ nie tylko, że zwiększa on szybkość wydobywania kamienia, to on zwiększa również... jak to się nazywa? Kurczę, zapomniałem słowa. Konserwację kamienia. To oznacza, że z jednego złoża kamienia będzie można wydobyć więcej kamienia niż to rzeczywiście pisze. A co jest bardzo przydatne w przypadku kamienia, ponieważ złoża jego są bardzo zawsze ograniczone i zazwyczaj trzeba i tak go dokupywać, o ile nie zamierzamy jakoś tam się błądzić po mapie, nie wiadomo gdzie. Okej, drugie centrum miasta jest zbudowane, więc tych 5 chłopów od razu poszło bić żarcie. Co się przyda? Teraz mamy dwa razy więcej centrum miasta, więc przyda się dwa razy więcej chłopów do żarcia. No i cóż, na razie nudy, nic się nie dzieje. Trochę więcej chłopów dorabiam, trochę kamienia dodatkowego zbieram. Zaczynam też powoli zbierać złoto. Po tych paru upgrade'ach zapasy złota się kończą, więc... a przyda się na początek wyszkolić paru żołnierzy do obrony, więc... Więc tak. Lubię też powycinać te drzewa w pobliżu centrum miasta, żeby potem mieć swobodne miejsce na budowanie kolejnych budynków. Okej. Buduję sobie poligon łuczników. Żeby budować łuczników, wiadomo. Jak już wcześniej wspominałem, świetnie, greccy łucznicy świetnie na początku się do obrony nadają, więc... Więc opłaca się, grając z Grekami, opłaca się bardzo szybko zdobyć poligon łuczników i zacząć ich trenować. Okej, dobra, niewiele się dzieje jak na początku. W sumie przez większość gry pewnie nie będzie się więcej działo, bo jak już wspomniałem, te questy z 12 królestwami okazały się łatwiejsze niż myślałem. Okej, tutaj dodatkowe chatki buduję. Zazwyczaj lubię budować chatki na brzegu mapy, żeby niczemu nie zawadzały. No ale na razie nie mam za bardzo miejsca na brzegu mapy. Powycina się trochę drzew, to się zrobi miejsce, a na razie tutaj buduję. Przy czym muszę wspomnieć ludziom, że złą praktyką jest budowanie właśnie kolejnych chatek wokół swojego centrum miasta. Tak, żeby robiły mur wokół swojego centrum miasta. Cóż,
Złe to jest, jeżeli gramy w koopie, ponieważ wtedy karawany twojego sojusznika mają problem z dostaniem się do twojego centrum miasta, to im zagraża drogę, przez co dłużej jadą do celu, no i wiele innych niepożądanych rzeczy. Jeżeli chodzi o znajdowanie ścieżek karawan w tej grze, to jest dosyć słabe i ostatnia strzała padł, okej. I po prostu przy większej ilości karawan często jest taki widok, że karawany blokują się o budynki, blokują się o siebie nawzajem. Często też blokują się o karawany naszego sojusznika, więc nie przeszkadzajmy im dodatkowo w ich robocie. Okej. Zawsze więcej chłopów, znaczy więcej ziemniaków. Tutaj skończyli kopać, znaczy ubijać zwierzynę, więc zaczynają powoli robić farmy. Akurat sporo mam drewna, więc mogę sobie pozwolić na dodatkowe farmy. No i cóż, budujemy pierwsze karawany. Jeżeli chodzi o market, o budowę marketu, to również można to rozplanować tak, żeby droga z naszego marketu do centrum miasta sojusznika była jak najdłuższa. Dzięki temu zarabiamy więcej złota, a im krótsza jest droga, dodatkowo karawany częściej się blokują o siebie, bo częściej się mijają, więc dłuższa droga zawsze jest lepsza, jeżeli chodzi o karawany oraz statki. No, zapomniałem słowa handlowe. Okej, dobra, tutaj pierwsza fala przeciwników pokonana bez problemu. Mój sojusznik przywołał sobie paru łuczników do obrony. Że nie wspomniałem o tym, ale w tej grze jest taki właśnie system consumables, czyli tam zjadajki, powiedzmy to, czy używajki. Można je produkować no, z różnych surowców i potem używać ich w trakcie misji, żeby szybko przywoływać sobie jakieś oddziały, budować wieże i takie inne duperelki. Nie pamiętam dokładnie, czy to również da się zrobić w PvP. Według mnie to by było trochę przegięcie. Wiem na pewno, że jest część przywoływałek, które używajek, które nazywają się Empire Consumables. One są naprawdę potężne i wiem, że te na pewno ich się nie da używać w PvP. A mówiąc naprawdę potężne, mówię na przykład, jedno z nich potrafi przywołać armię 30 kawalerzystów od tak po prostu. Albo plus 5000 do wszystkich surowców. Tak potężne są Empire Consumables. Nie da się kupywać za Empire Pointsy. W sumie można by to uznać, że to jest po prostu cheat. No, płatny cheat. To jest bardzo dobre określenie, więc nie wiem, kto chciałby kupować coś takiego. Ale skoro coś takiego wprowadzili, to pewnie coś takiego ludzie kupują. Okej, jesteśmy w trzeciej erze. Robię tutaj upgrade'y zwiększające szybkość produkcji moich wojsk. Ponadto w końcu zaczynam zdobywać upgrade'y z zbrojowni oraz dodatkowe upgrade'y z zbierania surowców, zwłaszcza z kamienia, tak jak już wspomniałem, o kamień trzeba dbać. No i cóż, w trzeciej erze mam Advisora, który zwiększa obrażenia piechoty przeciwko budynkom, więc już można by powoli coś zacząć kombinować z tymi wieżami, które nas tu ograniczają, ale to zobaczymy za chwilę, jak się rozwinie. Okej, tu mnie atakują dalej, a tam chłopi się lenią, bo im się farmy skończyły. Więc im, znaczy farm, skończyły im się krzaczki, więc im zaraz zagonię do roboty farm. Czym można rozkazać wszystkim, żeby budowali farmy, oni to inteligentnie zaczną robić. Kiedy zbudują jedną farmę, to jeden pójdzie do farmy, a reszta zacznie budować resztę i tak dalej, więc nie trzeba się tym zbytnio przejmować. Ktoś pamięta zarządzanie farm w Age of Empires 2? Zwłaszcza w podstawce, bez dodatku, to był prawdziwy pain in the ass, ponieważ tam farmy się kończyły. Tutaj po prostu zbuduje się farmę i ma się nieograniczoną źródło żarcia. W dwójce natomiast farma się kończyła i kiedy się skończyła, trzeba było wybudować od początku, więc często właśnie był taki widok, że niby podczas bitwy trzeba było się wracać do miasta i odnawiać farmy, żeby nie skończyło nam się źródło żarcia, więc
W dodatku trochę to ułatwili, ponieważ w młynie można było sobie wykupić farmy, powiedzmy, z góry. I wtedy jak się wykupiło te farmy z góry, to chłopi automatycznie odnawiali farmy. Ale to w dodatku doszło, więc... Więc tak. Więc... Cool stuff. Okej, jak widzieliście, mój sojusznik powoli zaczyna się bunkrować. Jak to chyba lubi w swoim stylu. I zaczął... Wybudował tam... Trzy fortece. Spoko. Spoko, trzy fortece. Na pewno przydadzą się do obrony. Ja tu ulepszyłem sobie moje wieże. No i cóż. Przeciwnik wysyła fala za falą. Na szczęście małe oddziały, więc pokonujemy je bez większych problemów. Ale przydałoby się parę dodatkowych budynków. Okej, dobra. Ty mi wybudujesz... O, uniwersytet tutaj. W uniwersytecie. Głównie powinien by mi teraz chodziło o... O, patrzcie. Wybudował fortecę tak, że niszczy wrogie wieże. Dobra, to im zajmie trochę czasu, ale cóż. Dobra, wracając do uniwersytetu, głównie interesuje mnie teraz pewnie upgrade zwiększający obrażenia wieży. Tam nazywa się... Marauder Halls? Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, więc nie będę próbował. W każdym bądź razie usuwa to minimalny zasięg wieży. Znaczy... Oznacza to, że wieże nie mogą strzelać standardowo, jeżeli ktoś stoi pod nimi, to do nich nie można strzelać. Właśnie to ulepszenie usuwa to ograniczenie, więc i dodatkowo zwiększa obrażeń wież, co jest bardzo, bardzo przydatne. Okej, więcej upgrade'ów zawsze się przyda dla naszych wojsk. No i cóż. Dodatkowe farmy również się przydadzą. Mam już sporo żarcia, ale kiedy zacznie się produkować hoplitów na masę, to żarcie potrafimy dosyć szybko spadać. No i cóż, też buduję swoje fortece do obrony. Na pewno się przyda. No i robię sobie czwartą erę, ponieważ okazało się, że mam całkiem spory zapas surowców. O, i tutaj jak widzicie, las dosyć bujny przestał istnieć. Zwłaszcza z najlepszymi upgrade'ami siekier. Dosyć bujne lasy znikają w zastraszającym szybkim tempie, więc tak to bywa. Okej, dodatkowe farmy zawsze się przydadzą. No i cóż, parę dodatkowych hoplitów, tam się strzelają. Okej, dobra, bierze maruderów i inne upgrade'y, między innymi zmniejszenie czasu produkcji jednostek. Oraz zmniejszenie czasu upgrade'ów. W czwartej erze jest bardzo dużo upgrade'ów, więc bardzo przyda się ten upgrade, to zmniejszenie czasu tworzenia upgrade'ów. Okej, jak widzicie, moja wieża również obstrzeliwuje wrogie wieże. Znaczy, moja forteca obstrzeliwuje wrogie wieże. Nie żeby zadawała jakieś masakryczne obrażenia, ale okej, z czasem może w końcu ją zniszczy. I okej, era czwarta, czas upgrade'ów. Ty pobudujesz więcej domków. Tu i tam. Oni skoczyli kopać kamień, więc ich się czymś tam zajmą. Też się czymś zajmi. Ty też się czymś zajmi. Ktoś mi pisze na X-Fire, proszę nie przeszkadzać. Okej, tutaj postawię sobie świątynię. Tutaj upgrade zwiększający obrażenia piechoty. A tutaj upgrade od zwiększenia ilości generowanego złota przez handel. Tutaj 4 trebusze, żeby powoli zacząć niszczyć te ich fortyfikacje. O, tutaj sojusznik już sam się tym zajął. Cóż, atak z łucznikami na wieżę. Niezbyt skuteczny, moim zdaniem, ale cóż, najwidoczniej się nie znam na graniu Egipcjanami. No i cóż. Dobra, więcej wszystkiego. Wy nudzicie się, więc co możecie mi tu jeszcze zbudować? Chyba nic. Okej. Upgrade, moja, twoja. Jeszcze bardziej zwiększy szybkość ścinania drzew.
Aczkolwiek drzewa już się powoli kończą, więc trzeba będzie już wychodzić z tego naszego zagajnika. Okej, mam już dwa trebusze, więc niech zaczną obstrzeliwać wrogie pozycje. Elitarni hoplici. Research włączyłem. Elitarni hoplici mają zwiększone obrażenia przeciwko kawalerii oraz zwiększoną odporność na pociski. Więc zawsze fajne. Dodatkowe upgrade'y z zbrojowni, również zawsze fajne. No i cóż, ty się nudzisz, więc jak zwykle buduj więcej. Wy się nudzicie, nie wiem, zacznijcie coś robić, cokolwiek. Tutaj moje trebusze ładnie pozdejmowały te wieże. O, uwielbiam trebusze te. Komputer kompletnie nie potrafi sobie z nimi radzić. Generalnie radzenie sobie z trybuszetami zawsze jest wnerwiające przez ich ogromny zasięg i obrażenia. Może się okazać, że nagle w bazie brakuje ci połowy budynków, bo gdzieś tam daleko, daleko to samotny trybuszet obstrzeliwuje ci bazę i ty nie za bardzo masz się w dodatku jak do niego dostać, więc tak to bywa. Okej, dobra, to trochę doszkalam wojska. Tutaj przyda się dodatkowy magazyn i mam już maksymalną liczbę chatek, więc dobra, więc rób cokolwiek. Oni skończyli kopać drewno, znaczy rąbać drewno. I tutaj panowie atakują moich ziemniaków. Co nie jest fajne. Ale zaraz może coś na to zaradzimy. Okej, gdzie jest Sefa? Tu jest Sefa. Fiat podprowadził katapultę, żeby niszczyć mi wieżę. Twoje niedoczekanie. Moi dzielni hoplici rozwalą twoją tchórzliwą katapultę. And stuff. Okej. Okay. Trebusze się pozwijały. Więc zaraz będzie można stąd wychodzić. A tymczasem niemili panowie ciągle atakują mi ziemniaków. Nie, żeby mi teraz przeszkadzało, więc teraz mam raczej nadmiar ziemniaków, więc... A tutaj bitka, spoko, spoko, niech się biją. Wy tutaj... O, zbudujcie sobie centrum miasta. Czemu by nie? Centrum miasta ma dosyć sporą rolę defensywną. Całkiem nieźle potrafi bronić naszych ziemniaków przed małymi oddziałami. A ponadto zwiększa limit ludności o 20. Maksymalny limit ludności jest równa się 200, z czego z samych chatek można otrzymać 120, a dodatkowe 80 trzeba otrzymać budując centra miast, więc jeżeli chce się mieć maksymalny limit ludności, trzeba mieć cały czas wybudowane te wszystkie domki oraz wszystkie centra miast. Nie można pozwolić dodatkowo, żeby je zostały zniszczone, więc trochę inaczej to było w Age of Empires 2. Tam po prostu na masę się budowało, jak się chciało. Jak nam coś zniszczyli, to mogliśmy mieć po prostu zapas, a tutaj nie możemy mieć żadnego zapasu, więc tak to działa. Okej, tutaj panowie dalej atakują. Potrzebuję trochę kamienia, więc sobie trochę dokupię i nie starczy jeszcze troszkę. I pobuduję sobie tutaj dodatkowo twierdzę. To powinno wystarczyć za całą obronę tutaj. Okej. Okay. Przemarsz sojuszniczych wojsk przez moje terytorium, spoko. No i wychodzimy. I co my tu mamy? Tutaj mamy jakąś bazę surowcową. Poza zasięgiem. Na klifie. Paru mnichów się przyda, na pewno. Tam katapulta bije moich łuczników. Wow. Katapulta to egipski odpowiednik balisty, więc również całkiem nieźle nadaje się na łuczników. Okej, tutaj spora armia, więc może będzie jakaś konkretna bitka w końcu. A jeżeli nie konkretna, to przynajmniej zadowalająca. I ta ich katapulta całkiem nieźle nas grzmoci. Okej.
tutaj również nas atakują od tyłu, więc niezbyt ciekawa sytuacja. Mój sojusznik przygląda się bitwie. Dzięki, spoko. Okej, okay, ulepszenie łuczników na pewno się przyda. Oraz więcej wojska na pewno się przyda. Ponieważ to praktycznie już nie istnieje. Jak tam jeszcze dobiją, co się da. W tym czasie sformuję w bazie kolejną armię dzielnych greckich hoplitów. O, tutaj już widać im bazę. Oho, mają mnichów. To niedobrze. Dałem sygnał mojemu sojusznikowi, żeby coś tam zrobił. Zobaczymy, na ile to zadziała. Przy okazji więcej hoplitów. O, wow, niezła Farmlandia. To jest urządził sojusznik, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, okay. Wyruszył swoimi łucznikami. Szkoda, że moje oddziały już tamte nie istnieją. Więc przyda się więcej hoplitów, więcej wszystkiego. Okej, okay. Jego łucznicy całkiem nieźle czyszczą. Tam wszystko, co napotkało w swojej drodze, sporo ich jest, więc... Okej, okay, moich hoplitów niedługo również będzie sporo. Prawda, złoto mi się skończyło, ale już powoli kończą się upgrade'y do rozrobienia, więc... Więc będzie można wydać całe złoto na produkcję wojska. Okej, okay, dobra, atakować tutaj. Tutaj dołączyć do nich. I ruszać tutaj. Oni idą tędy. Dobra, spoko, mur jest tutaj już rozwalony, więc mogą iść tędy. I tutaj farmy jakieś się zaczynają, więc może będzie blisko jakieś centrum miasta. Zaraz zobaczymy. Dobra, zmieniłem zdanie, teraz będziemy iść tędy. Odbijam się herbatą. Ups. Dobra. Co wy robicie? Powinienem wysłać chłopów, żeby wykopali tamten kamień, ale... Ale nie ogarnąłem. Okej, okay, dobra. Więcej stafu. Okej, okay, powoli już mu wbijam się w fazę. A ma całkiem sporo mnichów, co będzie irytujące. Okej, okay, upgrade dla trebuszetów, ponieważ mam kasę i mogę. Dobra, tutaj biją się cały czas. Forteca któraś zniszczona. Może to ta, którą kazałem atakować, trebuszet prawdopodobnie. No, bardzo prawdopodobnie. O, gość też ma trebuszet. Trebuszet fight! A również ma brzydkich mnichów. Ale dobra, szybko padną pod moim łucznikiem. Dobra, i jego trebuszet rozwalony. Moje wojsko też rozwalone, więc dobra, niech się cofną, przegrupują. Więcej hoplitów! Powiadam, więcej hoplitów. No i łucznicy również się przydadzą. Dobra, rozwalić mi tych mnichów. Wkurzają mnie już. Bramę im również rozwalić. Również mi wkurza im bramę. A wy lenicie się, chodźcie tutaj, podejdźcie bliżej. O. Okej, okay, w tej misji przeciwnik ma tylko dwie fortece, więc pójdzie sprawniej. Mam nadzieję. Okej, okay, tu jest druga forteca. Więc gdzie są moje trebuszety? Okej, okay, składają się tam powoli. No i trebuszety, atakować! Od tego tu jesteście. Dobra, jak widzieliście w poprzedniej grze, mój sojusznik zrobił armię trebuszetów. W tej grze postanowił zrobić armię łuczników. Spoko, spoko. Nie oceniam. Nie znam się na grze Grekami, znaczy Egipcjanami. No i dobra.
Zniszczyliśmy przeciwnika, prawie. Przynajmniej zniszczyliśmy mu fortecę. Teraz jeszcze trochę podobijamy go dla expów. No i jeszcze zostanie poczyścić skarby. Chyba żadnych nie wyczyściliśmy na razie. Więc zaraz się tym zajmiemy. Moje trebuszety tu przyjadą, zaczną niszczyć co trzeba. Łucznicy zajmą się tą balistą. No i trebuszety niech się tutaj ustawią i zaczną strzelać w cokolwiek mogą. O, na przykład w to centrum miasta. Również całkiem niezły cel. Dobra, mury tutaj padają pod uderzeniami moich dzielnych hobbitów. I dobra, i szukamy skarbów. O, i tutaj znalazłem jeden. Niezbyt silnie broniony. Więc zaraz się tym zajmiemy. Te trebuszety niech sobie jeszcze postrzelają. Trochę więcej kamienia. Kamienia zawsze brakuje. Jest, od zawsze tak jest w Age of Empires. W Age of Empires generalnie kamienia zawsze brakuje, zawsze mało. Dobra, jeszcze przejdziemy się tutaj i tam. I poszukamy tych skarbów. Ponieważ poszukiwanie skarbów jest fajne. O, wieżyczka. Ubijem ją. Czemu by nie? A, mniejsi są głupi. Strzelić mi natychmiast. Dobra, jeden padł. Jeszcze drugiego mi ubić. O tak, ładnie. I tutaj niszczyć mi te mury. Żeby moi dzielni hoplicy ci mogli przejść. Tędy przejść. A tutaj jest jeden skarb. Zaraz się tym zajmiemy. A tymczasem trebuszety niech strzelają. Niech robią to, co umieją najlepiej. O, mój sojusznik idzie tam. Dosyć sporą grupą łuczników swoich. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaatakuje ten skarb. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to pójdzie mu. Tutaj ma jeszcze trochę grupę do pomocy. I wysłał, spoko. Dobra, skarb zebrany i to już chyba wszystko na tej mapie. No i cóż, dobra, idziemy tutaj. Idziemy po skarby, ponieważ skarby są fajne. Widzicie, jego łucznicy dostają niezły wycisk od tych hoplitów. Więc zaraz mu ruszymy z pomocą. Trzymaj się, nadchodzę, i tak dalej. No i jak widać, jego armia łuczników nie podołała temu obozowi bandytów, nazwijmy to. Bandytów, strażników, nazywajcie tak jak chcecie. Każdy, kto trzyma skarby od nas z daleka, jest bandytą i zasługuje jedynie na śmierć. Okej, dobra, to już wszystko w tej misji. Wracamy sobie do centrum dowodzenia. No i cóż, dobra.
Kolejne 4 Empire Pointy, trochę skrzynek, trochę expów, trochę kasy. I zobaczmy, co my tu mamy. O, złoto, nie używam tego, ale może się przydać. To jest krab. Ale dam karawanom. Ulepszenie dla nich. To jest krab. A to z tego nie będę korzystał. Zwiększa training time, co mnie nie interesuje. Ok, to jest do craftingu. A reszta to krab. To może sobie zachowam, prześlę komuś innemu. Dobra, krab, 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 krab. A to sobie zachowam. No i dobra, no i co my tu jeszcze mamy, mamy? W sumie chyba nic już ciekawego do pokazania. No cóż, to była kolejna misja z Age of Empires Online z serii Zabij, zniszcz 12 królestw. No jak widzieliście, dosyć podobna do poprzedniej. No wiadomo, trochę mapa się zmienia, ale ogólnie rozgrywka jest taka sama, więc... Więc te wszystkie misje z zniszczenia 12 królestw właśnie tak mniej więcej wyglądają. Na początku się bronimy, robimy armię, atakujemy, niszczymy fortecę. No i win. Są jeszcze inne fajne questy. Fajniejsze questy, które pokażę dosyć niedługo, ale muszę się najpierw przebrnąć przez te 12 królestw, żeby trochę pofarmić EP i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dobra, myślę, że już tam nic ciekawego nie było do pokazania, więc dziękuję wszystkim za uwagę i... No cóż, zapraszam do następnych filmów z Age of Empires Online oraz innych gier, które mam zamiar niedługo nagrywać. Dziękuję za uwagę i na razie.